84 tysiące złotych udało się zgromadzić w zbiórce na rzecz leczenia Filipka Redkowicza, chłopca, który walczy jak umie z bardzo ciężką chorobą. O jej szczegółach już informowaliśmy. Na początku roku rodziców dziecka zaniepokoiły objawy, które pojawiły się nagle, ale nagle zniknąć nie chciały. Konsultacje lekarskie i badania przyniosły złe wieści. Chłopiec ma nowotwór pnia mózgu. Więc warto, wracając z Kaziuka lub wybierając się na niedzielny spacer, odwiedzić poniedziałkowego jubilata, życzyć mu szczęścia i zostawić przy okazji parę uśmiechów, garść dobrej energii i choć kilka złotych na pokrycie kosztów terapii. To najlepsze prezenty urodzinowe, jakie można dać Filipowi. Mały jubilat oczekiwał będzie na życzliwych gości od 12 do 18. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.